wszyscy się zastanawiamy, jak mile spędzić wolny czas, a jeszcze w dodatku zdrowo. No to ja mam do was propozycja nie do odrzucenia. Przejademy cały żelazny szlak rowerowy. Come on! Żelazny szlak rowerowy to 55-kilometrowa pętla, która przebiega przez przygraniczne tereny Polski i Czech. Dlaczego żelazny? Bo powstał na bazie nieczynnych linii kolejowych. Szlak przebiega głównie przez tereny miejskie. Łączy ze sobą dwa partnerskie miasta, Jastrzębie-Zdrój i Karwinę, a także gminę Godów, gminę Zebrzydowice i gminę Piotrowice koło Karwiny, których historia i teraźniejszość mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Jastrzębie-Zdrój to miasto kojarzące się z wydobyciem węgla kamiennego. Kiedy po II wojnie światowej odkryto tu pokłady czarnego złota, jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kopalnie i górnicze osiedla z wielkiej płyty. To właśnie tutaj podpisano w 1980 roku porozumienie jastrzębskie. Jedno z porozumień sierpniowych, dzięki którym już niebawem doszło do karnawału Solidarności. Ale Jastrzębie nie bez powodu ma drugi człon nazwy Zdrój. W połowie XIX wieku podczas poszukiwania węgla odkryto w Jastrzębiu solankę jodowo-bromową, czyli niezwykle cenną wodę mineralną. Już wkrótce za sprawą hrabiego Feliksa von Königsdorfa na terenie miejscowości narodziło się uzdrowisko. Jego pozostałości z pięknym parkiem zdrojowym, którego serce stanowi dom zdrojowy, czy całą dzielnicą wypełnioną zabytkowymi willami, to perła miasta. Dzisiaj Jastrzębie-Zdrój wraca do korzeni, czego dowodem jest ośrodek wypoczynku niedzielnego, w którym centralnym punktem jest stężnia solankowa. Tam można odetchnąć po całym tygodniu ciężkiej roboty. Ale o górniczej twarzy miasto również nie zapomina. Kopalniana spuścizna to przecież element tożsamości, a plany przebudowy starej łaźni kopalni Moszczenica i uczynienia z niej obiektu Instytutu Dziedzictwa i Dialogu to najlepszy wyraz przywiązania do historii miasta. A skoro o historii mowa, zastanawiacie się pewnie, skąd nazwa Jastrzębie. Według średniowiecznej legendy na terenie dzisiejszego miasta grasował Czorny Jastrząb, rabuś, były rycerz, który na niczego nieświadomych kupców przemierzających szlak handlowy napadał niespodziewanie niczym jastrząb. Mam nadzieję, że dzisiaj tego niegodziwca nie spotką. Kochani, to właśnie Jastrzębie-Zdrój łączy tradycje górnicze i uzdrowiskowe. Jo, wskakuję teraz na koło i leca dali prosto żelaznym szlakiem rowerowym, który mierzy ponad 50 km. I w sumie cały czas jademy na pograniczu polsko-czeskim. Więc cały czas zwiedzamy no, niesamowite miejsca. A ja wam jeszcze chcę pokazać naprawdę obłędnie smaczne i pyszne jedzenie. Po upadku komuny w całej Polsce zlikwidowano wiele lokalnych kolejowych połączeń. Podobny los spotkał linia łącząca Jastrzębie-Zdrój z Wodzisławem Śląskim i Zebrzydowicami. Od 2016 roku trwały prace nad zmianą starych torów w nowoczesny szlak rowerowy, a ich owocami możemy się cieszyć w tak piękne dni jak dzisiejszy. Natomiast o jednej rzeczy koniecznie musicie pamiętać. Podczas jazdy rowerem spalone kalorie trzeba uzupełniać, żeby nie opaść sił. Oja, zmęczony i to fest. Przejechał, myślę, że kilkadziesiąt kilometrów. No i co, no i zgłodnił. I to tak, powiem wam, dosyć mocno, aż mnie jest się. Musi to być pożywne danie. Jak przejedziesz tyle kilometrów żelaznym szlakiem rowerowym, to uwierzcie mi, że przyłazi mi do głowy no, taki jeden przepis. Choć Jastrzębie to jest takie najbardziej polskie miasto na Śląsku, to musimy te smaki jakoś połączyć. Więc wybrał śląski szałot i wydawałoby się na przykład na Śląsku rolada. Gęś, kaczka. Nie. Z
zrobię karminadę. I no troszkę takie z moim twistem. Do środka, żeby troszeczkę je tak zakwasić, dodam bardzo drobno pokrojonego, kiszonego ogórka. A do tego jeszcze już zapomniano na Śląsku oberipka. Ją fajnie przesmażymy, zrobimy zasmażka i dodamy jako dodatek do naszego dania. To pierwsze co, to musimy zagotować woda. W wodzie wyląduje nam kartofel, pietruszka, seler, troszeczkę marchewki i wszystko musimy razem w tych łupinach uważać. Czemu w łupinach? No bo wtedy mamy dużo więcej smaku i te warzywa zachowują więcej witamin. A o to nam chodzi, bo żeby na kole jeździć po żelaznym szlaku rowerowym, to potrzebujemy dużo, dużo powera i witamin. Marchewka, rajn do gara, pietrucha, nie wlezie, już wlezie, jeszcze nie. Oho. Warzywa na szałot odłożył na następny palnik, bo jak wiecie, trzeba czekać z 30-40 minut. Dookoła mnie, wy jeszcze tego może nie widzicie, ale naprawdę jest dużo ludzi wygłodniałych. Nie no, na kołach. Przyszli pokosztować szałotu i boja się, bo nie widzę tak dokładnie tych warzyw, żeby mnie no, nie zjedli wszystkich, zanim ten szałot zrobię. Jak to robimy? Oberiba nie ma być całkowicie miękko. Ona musi być taką al dente, żebyśmy ją czuli, że jak ona chrupie. Obieramy ją delikatnie. Ja pamiętam, w szkole mieliśmy takie zawody w podstawówce, dostawaliśmy po kartoflu i kto zrobi dłuższą oszkrabina, obierka. I tak w sumie wam powiem, że już w podstawówce, że zawsze wygrywał. I warto jednak oberiba poobcinać z każdej strony blisko tego środkowego punktu. Cebula wciepujemy na rozgrzane masło, a po chwili dodajemy ząbek czosnku. Kiedy się zeszklą, pora na gwóźdź programu – oberibę. Po jej dorzuceniu na patelnia wlewamy trochę wody i wszystko duszymy przez kilka minut. Ważne, żeby warzywo się nie rozgotowało, tylko zachowało swoją chrupkość. Na sam koniec dodajemy spory kawałek zimnego, lodowatego masła i łyżkę mąki, żeby powstał aksamitny sosik. Kiedy kanarepa dochodzi, jo zajma się karminadlami. To się pokraja za ten czas. Cebula na drobno kostka, bo do tych karminadli, tak jak wspomniał, dodam oczywiście jajko, dodam cebula, ale takim moim twistem jest drobno pokrojony ogórek kiszony. Zobaczycie, że on zmienił w ogóle wymiar smaku karminadla. No i to, co lubię najbardziej, nie lubię dodawać do karminadli zwykłej bułki tartej. Uważam, że to jest pójście na łatwiznę, więc pół godziny wcześniej taką starszo rzymła mocza w mleku. Pamiętajcie, jeśli chcecie, żeby wasze karminadle się nie rozpadły, musicie cebulka podsmażyć, zeszklić. Wtedy idealnie połączy się z resztą składników, które są surowe. Najlepsze mielone mięso namoczono w mleku rzymła, kiszony ogórek, jajko, przyprawy i podsmażono cebulka? Tyle wystarczy, żeby zrobić najlepszego karminadla. No i oczywiście trochę siły, bo mięso trzeba dobrze wymasować. Kto jak lubi? Jedni lubią smażyć na maśle, jedni na smalcu. Jo, wybieram smalec. Lepszy smak, lepszy nośnik smaku, a wielkość karminadla, no zależy od was, no jakie lubicie. Naszego karminadla musimy porządnie obkulać w bułce tartej. Nadmiar trochę szczepiemy. O, mamy takiego ładnego karminadla. Takich zjadłem 4 na obiad. Ciekawy wyla, wy zjecie. Dobra, no i teraz możemy patrzeć na ten smalec i czekać, aż on się rozpuści. Nie żartuję. Dobra, smalec się rozpuszczał. A my tutaj mamy nasze warzywa. Zobaczcie, wszystkie są ładnie w skórkach. Fed mamy rozgrzony. Mogę troszeczkę zaś zmniejszyć. No i sprawdzimy, jak nasze karminadle reagują. W przygotowaniu warzyw na szałot istnieje jedna zasada. Wszystkie muszą być pokrojone w kostka podobnej wielkości.
Dociepujemy do nich groszek konserwowy, spora ilość soli, pieprzu, łyżeczkę musztardy i tyle majonezu. Wiele lubimy. No i nasze danie śląsko-polskie gotowe. Wystarczy jedno wyłożyć na talerz. Karminadelki, pięknie wyglądające. No i oczywiście pamiętamy o naszej oberibie. Wyląduje koło karminadli, tak żebyście każdy smak mogli poczuć osobno, a potem to się już możecie wszystko pomieszać. I teraz jeszcze ten mały twistik, czyli o jajko. I pokroimy sobie na takie o kawałki i przy okazji żółtko lekko skruszymy. Jedno danie mamy gotowe, ale czekajcie. Ten niech chwila postoi, bo mam jeszcze inny plan. To, co mi moja mama robiła, jakże szło grać w futbol. Dostawał fajną, świeżo rzymła. Uwierzcie mi, ta jest świeżo. Odkryjemy się dupka. I teraz patrzcie, co się będzie działo. Biera troszeczkę sałatki z majonezem. Bo mam. Jak nie macie, to nie musicie dać. I ukryjemy pora kąsków. Zobaczcie się, jak on pięknie w środku wygląda. Jeszcze brakuje jednej ważnej rzeczy. Co podkreśla smak karminadla? To trochę zymftu. Dowodźcie trochę musztardy. No to ja bym ją nazwał może inaczej. Żelazno kanapka rowerzysty. Taką, którą nam dowo dużo energii, a wbrew pozorom możemy się ją fajnie klapnąć, zawinąć folia i się wziąć ją na koło. I o teraz się koszna. I o tu zostaje. Mam pomysł. Bo to jest tak dobre, a ja tych karminadli mam dużo i sałatki. Chciałbym Państwa zaprosić na karminadla wprost ze szlaku żelaznego rowerowego. Ja wam fajnie pokreja i wam po takiej fajnej kanapce zrobię. Pamiętam jeszcze nie tak dawno, jak granica polsko-czesko była usiana różnymi małymi przejściami. A przez te przejścia graniczne nawalały morówki, czyli ci, co przenosili towar. Legalny i mniej legalny. My do Czechów przychodzili po właśnie alkohol, po fajne lentilki, po słodycze, a Czesi przychodzili do nas po dobrej jakości ciuchy. Od 2007 roku oba państwa są w strefie Schengen i wszystko się zmieniło. Teraz możemy tutaj się przemieszczać na kole w ta i we w ta żelaznym szlakiem rowerowym. Więc ja jadę dalej. Dojechał Żech do Karwiny. To miasto pod wieloma względami podobne do Jastrzębia-Zdroju. Zresztą sami zobaczycie. Darków, dziś część Karwiny, od połowy XIX wieku pełnił funkcje uzdrowiskowe. Tym samym jest to najstarsze uzdrowisko bazujące na wodach jodowo-bromowych w całych Czechach. W podobnym czasie w Karwinie odkryto złoża węgla kamiennego, którego wydobycie trwa do dziś, a miasto jest ważnym elementem zagłębia ostrawsko-karwińskiego. Podobnie jak Jastrzębie-Zdrój, po polskiej stronie granicy Karwina łączy w sobie dwa pozornie niepasujące do siebie elementy. Jakby tego było mało, w mieście leży wspaniały pałac Frysztaf, należący niegdyś do rodu Lareszów, wielkich magnatów przemysłowych. To właśnie tutaj mieszkańcy Karwiny urządzają długie niedzielne spacery. Park zamkowy jest do nich prost stworzony. A tak spacerując, to można dojść aż nad morze. Karwińskie morze. Za mną morze karwińskie, ale to tylko tak morze. Dosyć wielki zbiornik. Fajna pogoda, idzie się przyjść, poleżeć i coś fajnego na przykład upiścić. Że Karwina
jest praktycznie na Śląsku, więc wymyślił tak, że będzie kapusta zasmażana skórkami. Do tego dwa rodzaje mięsa. Karkówka i boczuś będzie pasował. A do tego czeski sznyt, czyli knedle, ale knedle po mojemu. Zaczynamy. Pierwsze co, to mięso, bo to mięso będzie się robiło bardzo, bardzo wolno. Przez 2-2,5 godziny, czyli tak zwany slow cook, na oczywiście czeskim piwie duszonym. Ja, jak wiecie, uwielbiam i używam smalec. Więc do gara. Czemu taki gar, czemu nie patelnia? Bo obsmażymy i te wszystkie smaki zostaną nam na garcu i wtedy zalejemy to browarem czeskim i to się będzie powoli dymfowało. Wy możecie to też wciepnąć do piekarnika na 180 stopni. Ja wcześniej to troszeczkę nasolą, napieprzą i odrobiną natarżych cukru. Bo cukier dosyć szybko się karmelizuje i nadaje takiego fajnego smaczku. I tak samo, że jak zrobił z boczkiem. I teraz bierzemy cały kącek karczku. Co to jest za znak? Może jest odpowiednio rozgrzany. No i tak, jeden kawałek obsmażamy dookoła. W międzyczasie, jak mięso się obsmażą na złoty kolor, możemy się na przykład pokroić kurki. Teraz możemy dodać wszystkich naszych przypraw do naszego mięsa. To tak, taką naprawdę zacną szczyptę kminku. Kminek, wiecie, wspomaga wiatry, a na kole takie wiatry się przydadzą, bo to się wtedy szybciej jeździ, jak na elektryku. To kminek. Gałka muszkatołowa już mam potarto. Troszeczkę jeszcze soli, pieprzu. Teraz ten magiczny składnik, który nada temu naszemu mięsu takiego sznytu. Mięso zalolimy naszym piwem. Teraz dajemy mu ponad 2 godziny, a my się zajmiemy następnymi dodatkami do naszego dania. Przygotowanie kapusty zaczynam od podsmażenia cebuli i kurek na maśle. One będą bazą naszego smaku. Teraz tak, kapusta kiszona. Dobrej jakości, a najlepiej tako, kiero babcia albo mama ukisiła. Nasze kurki idealnie podpieczone, podsmażone, pachną na całą Karwina. Bo ja się jedno, że wszyscy z Czech się tu zjadą, nie jedno z Karwiny. Okej, okay. Kurki na razie przekłodą do pojemnika, bo dodamy je dopiero jak kapusta będzie miękka. Dobro kiszona kapusta gotuje w wodzie z dodatkiem kminku i liścia laurowego. Będzie się dusić przez pół godziny, a w tym czasie kroja bułka w kostka i zalewą mlekiem, żeby mogło z niej powstać ciasto. Jedynym łącznikiem naszych knedlików jest jajko. Do tego, żeby nadać im troszeczkę fajnego koloru do tego knedlika, żeby on nie był taki bury, to dodajemy na przykład świeżej natki pietruszki. Nasze knedle praktycznie już są połączone z jajkiem, z pietruszką. Wszystkie składniki wymieszane. Mamy mąkę pszenną i sobie dodawamy tej mąki pszennej tyle, ile potrzebujemy, żeby te knedliki szło jakkolwiek uformować. Moje knedle przypominają bardziej kładzione kluski. Wrzucam je na wrzątek z łyżki, a potem gotuję je przez parę minut. Gorące warto jeszcze opruszyć świeżo mielonym pieprzem. Pora kończyć gotowanie. Do ugotowanej kapusty dociepuję podsmażone kurki z cebulką, a idealnie uduszone mięso wyjmuję z garca i delikatnie kroję. Po kąpieli w piwie jest tak soczyste, że trudno w to uwierzyć. Takie dania jak ten boczek i karkówka pieczono zwolna w piwie są idealne. W ogóle ta skórka z tego boczku to ona jest jak żywo. Ona jest po prostu przepyszna. Zobaczcie się, o co w tym chodzi. To jest dolna skóra z boczku. Normalnie niezjadliwo. Zobaczcie się to. Kocham to. Kocham na pewno to bardziej niż reksioboczek. Ale uwielbiam takie dania. I zobaczcie się ta karkóweczka. Możemy pokroić takie fajne, o, szajby.
Do tego normalnie może by i zrobił kluski śląskie, ale że są w Karwinie, no to są knedliki, ale knedliki po mojemu. Taki mój sznyt, bo jak pójdziecie w Czechach do knajpy, to knedliki są wielkie, niekiedy jak pięść, a moje są malutkie, ale za to jakie pyszne. One nam cały ten sos będą wpijały, a tak naprawdę w te wszystkie ripy i w te dziurki ten sos nam naleci. I do tego jeszcze moja kapusta z grzybami znalezionymi w okolicach właśnie żelaznego szlaku rowerowego. Kochani, jak chcecie przejechać ponad 50 km żelaznego szlaku rowerowego, to te danie jest idealne. One ma około 2000 kalorii, więc idealnie nada się na rower i taka długa wycieczka. Z nadmorza jada na karwiński rynek. Tam znajda coś, co będzie idealnym zwieńczeniem przejażdżki po żelaznym szlaku rowerowym. Piękna pogoda, piękne miasto. Nie mogę się wyobrazić lepszego weekendu. Żelazny szlak rowerowy łączący Jastrzębie, Zdrój i Karwina, no to naprawdę idealna trasa. No i coś, co łączy nos Polaków i Czechów razem, to dobre jedzenie. Na zdrowie! Na zdrowie!